Jesteśmy na playliście sztucznego życia i dzisiaj poruszę ważne i ciężkie tematy. Na początku powiem troszkę o tradycyjnym sterowaniu robotów i o ich autonomii, a potem powiem o ogólnej sztucznej inteligencji i o systemach, o architekturach kognitywnych albo architekturach poznawczych, czyli jak to zrobić, żeby komputer myślał albo żeby robot myślał w sposób mniej więcej zbliżony albo przynajmniej funkcjonalnie zbliżony do człowieka. Zobaczmy na nasz spis treści. Jak zwykle link do tego PDF-a znajdziecie w podpisie pod filmem, a tutaj w części agent i środowisko zaczynamy od robotyka, sterowanie hierarchiczne. Podczas projektowania robotów działających w środowisku, najczęściej w praktyce ono jest zaszumione, na przykład chodzących po budynku i zbierających śmieci, wykorzystuje się hierarchiczną budowę ich mózgu, systemu sterującego. Składa się on z warstw, ten mózg albo system sterujący. Każda warstwa wykonuje funkcje bardziej złożone od warstwy niższej. Na przykład pierwsza odpowiada za unikanie przeszkód, druga za poruszanie się, losowe krążenie w środowisku pokoju budynku i nie zajmuje się już unikaniem przeszkód. Wyższe warstwy mogą przekryć funkcje warstw niższych poprzez zastąpienie, nadpisanie ich działania, tak? Taki override. Chociaż niższe warstwy nadal działają, kiedy dodajemy wyższe. Taka architektura przypomina w przybliżeniu budowę ludzkiego mózgu, w którym prymitywne warstwy odpowiadają podstawowym funkcjom, na przykład oddychaniu, jakiś taki autonomiczny nasz system, który dba o to, żebyśmy przynajmniej te podstawowe funkcje życiowe cały czas wykonywali, a wyższe warstwy bardziej złożonym, na przykład myśleniu abstrakcyjnemu. Podejście hierarchiczne pozwala na inkrementacyjne tworzenie robotów i ich inkrementacyjną optymalizację poprzez sukcesywne dodawanie warstw. Pamiętacie może, jak na playliście algorytmów ewolucyjnych omawiałem taką architekturę kooperatywnej koewolucji i tam podczas takiego dosyć długiego wstępu i przeglądu różnych pomysłów mówiłem właśnie o tym, jak można dekomponować złożone zachowania, między innymi taki problem credit assignment, przypisania zasług, czyli jak to zrobić, żeby rozdysponować nagrodę lub karę na poszczególne komponenty jakiegoś tam złożonego systemu, gdzie te komponenty dosyć w skomplikowany sposób wchodzą ze sobą w interakcję i jedne, to co robią jedne, umożliwia działanie tym innym. Tak? Także to nie jest takie proste, żeby to wszystko rozwikłać i powiedzieć, kto jest odpowiedzialny za to, że cały system działa dobrze lub źle. No także właśnie mówiłem tam między innymi o różnych przykładach robotów i architektur właśnie takich warstwowych, jeżeli chodzi o sterowanie. Także możecie zerknąć przynajmniej na pierwszą część, tam może z pół godziny nawet było tej dyskusji albo coś koło tego, wstępnej dyskusji o tego typu architekturach. Każda warstwa składa się z modułów zachowania, które komunikują się asynchronicznie, bez centralnego sterowania. I tutaj mamy przypis 30. Okej, przypis 30 to jest przypis do mojego opowiadania science fiction, także nie musicie go czytać, ale jeżeli lubicie takie bardzo tradycyjne opowiadania science fiction, wiecie, planeta, jakieś misje, nieznane środowisko, coś tam się dzieje, statek, który wylądował, statek matka i tak dalej, to są krótkie opowiadania. Na przykład warstwa wykrywania kolizji posiada moduły czujników, moduły wykrywania niebezpieczeństwa i system silników. I te moduły komunikują się ze sobą, uzgadniając decyzję, która wpływa na zachowanie. Tak? Czyli widzimy, że mamy tutaj taki bardzo prymitywny system odruchów, który właśnie dba o to, żeby przynajmniej robotowi nie stała się krzywda. Taka metoda demonstruje podejście typowe dla sztucznego życia i umiejscowionej, ucieleśnionej AI, czyli situated embodied, tak tutaj tłumaczę te terminy na polski, chociaż jest wiele innych mniej lub bardziej szczęśliwych tłumaczeń. Czyli to jest podejście bottom-up, zaczynając od prostych, elementarnych modułów, stopniowo budując w górę dzięki ewolucji, emergencji i rozwojowi. Wydaje się, że tak się też rozwijały naturalne organizmy w toku ewolucji. Właśnie zaczynając od pewnych prostych komponentów zachowania, które my cały czas mamy, tak? Wiemy, że mamy w mózgu jakieś muszczki i różne inne kore, jakieś właśnie różne, można powiedzieć, warstwy, które w pewien sposób konkurują albo nawet walczą ze sobą, tak? Znamy sytuację ludzi, jakichś architektur właśnie mózgowych, które wręcz konkurują i walczą ze sobą, dlatego że na przykład nie mogą się zsynchronizować i nie mogą się dogadać. Mam na myśli żywe organizmy. Tradycyjna sztuczna inteligencja używa metodologii top-down. Złożone zachowanie, na przykład gra w szachy, jest analizowane i dzielone na części w celu zbudowania systemu, który ostatecznie odzwierciedli szczegóły tego zachowania. Czyli wyobrażamy sobie, że o, mamy cel w postaci dobrej gry w jakąś grę, na przykład właśnie strategii gry w szachy, no i zastanawiamy się, co tu zrobić, żeby
faktycznie nasz sztuczny system potrafił poprawnie grać w szachy, więc analitycznie rozbijamy złożone zachowanie, aha, to musisz robić to i to i to i to i tak naprawdę postępujemy od góry do dołu. Przy czym pamiętajmy, że to mówienie, że jedno podejście jest od dołu do góry, a drugie od góry do dołu, to są takie ekstrema, w praktyce najczęściej są jakieś hybrydowe, mieszane podejścia, no ale powiedzmy, że klasycznie rzeczywiście sztuczna inteligencja działała na tej zasadzie, a mówiąc klasycznie mam na myśli kilkadziesiąt lat temu, w ogóle w początkach sztucznej inteligencji, gdzie trudne zachowania, no to był taki ludzki odruch, tak, żeby je po prostu dekomponować najpierw na części, a nie, że jakoś magicznie zrobimy drobne kawałki, a potem one będą emergentnie ze sobą współpracowały. Takie podejście top-down jest podejściem bardziej inżynierskim, a bottom-up jest takim podejściem na żywioł, właśnie niech ewolucja zrobi, niech samoorganizacja zrobi, niech jakieś interakcje pomiędzy prostymi elementami coś zrobią i to nie jest wcale tak łatwo kontrolować. Trzeba mieć przekonanie, że w naturze to działało, więc prawdopodobnie w sztucznym systemie też to powinno działać, no ale właśnie nie obędzie się bez jakiejś optymalizacji na tym wyższym poziomie, żeby to skutecznie działało. Czyli to było takie krótkie podsumowanie tego podejścia do sterowania hierarchicznego, który rzeczywiście jest dosyć popularnym paradygmatem sterowania w robotyce, oprócz jeszcze różnych innych, starszych, nowszych. Ostatnio przecież podejście end-to-end, tak, że właśnie wszystko robi się samo i na przykład mamy sterownik neuronowy, który odpowiada za wszystko od początku do końca. Kolejny temat, poziomy autonomii robotów. W wielu zastosowaniach, w których występują agenci, internet, symulacja, robotyka, no nie tylko robotów, powiedziałem tak, bo akurat wcześniej mówiłem o robotach, optymalny jest różny poziom ich autonomii, zależny od zastosowania i wymagań. Prędkość działania, czyli żeby taki robot albo agent działał szybko, niski koszt, realizm, bezpieczeństwo itp. Bezpieczeństwo ważna sprawa, jeżeli mówimy o autonomii. Na autonomię wpływa samodzielne zachowanie, zakres dostępnych akcji, percepcja, pamięć, wnioskowanie, samokontrola itd. Czyli już tak jedną nogą wchodzimy w tematykę taką właśnie psychologiczną, mózgową i taką, gdzie rzeczywiście człowiek no, cechuje się podobnymi własnościami czy podobnymi umiejętnościami. I teraz mam taką tabelkę, gdzie mam kilka poziomów autonomii, a tutaj jest przykład, co by się działo, gdyby agentowi kazać podążać w jakieś miejsce, albo w ogólności, gdyby cokolwiek robić. Także te dwie kolumny tak bardzo się nie różnią, tutaj jest konkretny przykład, a tu jest taki jakiś bardziej abstrakcyjny przykład. Czyli jeżeli mielibyśmy takiego robota kierowanego czy sterowanego bezpośrednio, agent potrzebuje szczegółowych informacji o drodze, zewnętrznego sterowania. Tutaj agent potrzebuje szczegółowych informacji o czynności, zewnętrznego sterowania. Czyli możecie sobie wyobrazić taką zabawkę dla dzieci, takiego jeżdżącego robocika, na przykład sterujecie go jakoś radiowo, macie jakiś taki kontroler i no podobnie tak jak na konsolach, tak? Jakimiś joystickami na przykład, albo macie jakiegoś drona, który lata. Po prostu jesteście na sztywno z nim połączeni i on nic bez waszego działania samodzielnie nie zrobi, no co najwyżej zadba o to, żeby przeżyć, czyli na przykład dron będzie wisiał tam w jakimś miejscu, ale albo ewentualnie jakoś tam poddawał się wiatrowi i starał się przeciwdziałać wiatrowi, ale to jest taki najniższy poziom samodzielnego zachowania. Tak naprawdę w tym guide to nawet czegoś takiego by nie było. Programowany agent. Agent jest zaprogramowany, by podążał po drodze unikając kolizji. Czyli ma już pewną prostą logikę w sobie, natomiast nadal to zaprogramowanie nie pozwala na taką pełną elastyczność, tak? On na przykład unika tych kolizji, ale jak mu tam pozmieniamy środowisko, to sobie lepiej lub gorzej poradzi, ale najprawdopodobniej jeżeli je silnie zmienimy, to sobie gorzej poradzi. Czyli to jest najprostszy poziom takiej wewnętrznej logiki, która pozwala nam wykonać jakieś zadanie, zaprogramowany tak, by wykonać czynność w odpowiednich okolicznościach, czyli jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli i środowisko się nie zmieniło, to taki agent zaprogramowany wykona zadanie, które przed nim postawiliśmy. Agent autonomiczny. Agent decyduje o wyborze drogi, agent decyduje o tym, jak wykonać czynność. Czyli mówimy mu, zrób to, a to, no i on autonomicznie to robi. Tutaj jest ta jedynka, co sugeruje, że są właśnie różne poziomy autonomii. Poziom autonomii drugi, agent decyduje, czy w ogóle wykonać czynność, czyli my mu coś każemy, a on może odmówić, przy czym oczywiście my wierzymy, że on to robi w dobrej wierze. No i podobnie tutaj agent decyduje, czy wykonać. I wreszcie agent decyduje, co robić. I tutaj też agent decyduje, co robić. W tym momencie nagle te dwie drogi, to znaczy konkretne zadanie i ogólne zadanie, nam się tutaj już
ujednolicają, bo tak naprawdę agent ma tak wysoki poziom autonomii, że jest właściwie równy człowiekowi. Czyli możemy zostawić takiego agenta i on, miejmy nadzieję, że będzie jakieś odgórne cele realizował, albo i nie. Właśnie dlatego ja tutaj ponumerowałem tak te poziomy, żeby pokazać, że to jest taka no, płynna droga jak wszystko. I ta skala tutaj niby są jakieś nazwy, ale oczywiście to jest takie pełne, ciągłe spektrum różnych zachowań. No i teraz jak to jest w rzeczywistości z tą autonomią? Wiadomo, że jakoś tam też to odpowiada z grubsza, czy jest w pewien sposób jakiś analog do tej wąskiej i ogólnej sztucznej inteligencji, tak? Widać, że im bardziej tutaj wchodzimy na te poziomy autonomii i mówimy o agentach, które decydują o tym, czy w ogóle mają ochotę wykonać nasze zadanie albo co w ogóle robić w swoim życiu, to raczej bez rozumienia świata, który ich otacza i wszystkich zależności, kim jest człowiek, czego potrzebuje i tak dalej, no to raczej nie uzyskamy tych poziomów autonomii. Także właśnie, czy my będziemy chcieli takie poziomy autonomii? Uznaje się, że do pewnych zastosowań nie potrafimy jeszcze skonstruować robotów o wystarczająco wysokim poziomie autonomii i postęp jest tutaj powolny, ale czy chcielibyśmy? To, że możesz, nie oznacza, że powinieneś. No i tutaj w duchu tych moich corocznych filmów, które są na końcu playlisty sztucznej inteligencji, gdzie mówię o dalszej przyszłości i co czeka ludzkość i człowieczeństwo, w miarę jak inteligencja będzie coraz pełniejsza i sztuczna inteligencja będzie coraz pełniejsza i coraz potężniejsza, no to właśnie narzekamy na to czasem, że te nasze automaty, roboty, programy, agenty są takie głupie, ale ja często mam wrażenie, że powinniśmy poniekąd rozkoszować się tym ostatnim momentem czy ostatnim czasem w dziejach ludzkości, gdzie jeszcze człowiek wiedzie prym i właśnie trzyma tą kierownicę i nią kieruje. Miejmy nadzieję, że nie stracimy tej kierownicy w taki sposób, w jaki byśmy nie chcieli. To znaczy, jeżeli ją stracimy, to ją oddamy dobrowolnie i będziemy tego świadomi i świadomi konsekwencji. No więc to oczywiście taka ogólniejsza uwaga na temat tych poziomów autonomii. Czyli w większości przypadków oscylujemy dzisiaj gdzieś na tej granicy. No i z jednej strony czasem się mówi właśnie, że nie potrafimy osiągnąć tych wyższych poziomów, a z drugiej strony trzeba się dobrze zastanowić w momencie, kiedy będziemy je osiągali. Istnieją nawet takie śmieszne historyjki urządzeń, które są pomiędzy tymi dwoma poziomami, a już szkodzą ludziom, tak? Tak na przykład tam chyba było, że odkurzacz autonomiczny wciągnął włosy jakiejś kobiety, czy coś tam i nie chciał puścić tych włosów. Oczywiście, gdzie tutaj mowa o jakiejś autonomii, ale już właśnie jest ta walka człowieka z maszyną, która nagle wymknęła się spod kontroli w jakiś taki nieoczekiwany sposób. No i teraz, gdyby to było takie bardzo proste urządzenie, to byłoby jednak prościej je opanować. A jeżeli to urządzenie ma jakąś logikę i pechowo zdarzy się, że ta logika akurat przeciwdziała temu, co człowiek w danym momencie chce, na przykład logika sprzątania i odkurzania jakoś akurat pechowo powoduje, że nie można wyciągnąć włosów z odkurzacza, no to i on jakoś tak aktywnie stara się walczyć z człowiekiem, no to jest nieciekawie. No. Dobra, przejdźmy do kolejnej właśnie tej zapowiadanej i głównej części tego filmu, czyli architektury kognitywne, albo po polsku bardziej mówiąc architektury poznawcze i ogólna sztuczna inteligencja. Nieraz wspominałem, że ogólna sztuczna inteligencja, czyli taka szeroka i wąska, tak? Albo ogólna i szczegółowa, że ten podział też, podobnie jak to, co tutaj widzieliśmy, jest ciągły i ludzie tak mówią, kiedy tą ogólną sztuczną inteligencję ludzkość wytworzy, kiedy to się stanie. Są przecież pomysły na osobliwość, że to stanie się nagle i potem ta sztuczna inteligencja zacznie już człowieczeństwu uciekać coraz dalej i będzie nieosiągalna. Tak będzie, ale już odpowiednio dużo na ten temat powiedziałem na osobnych filmach, także tutaj nie będę tego powtarzał. Do tej pory napotkaliśmy dwa przykłady architektur kognitywnych. Co najmniej dwa, bo ten temat jakoś tam się przewija przez nasze wykłady. Rekurencyjna sieć neuronowa w Agencie, wtedy kiedy właśnie po raz pierwszy, to był pierwszy film na tej playliście sztucznego życia, na której teraz jesteśmy, gdzie mówiłem o nowym paradygmacie sztucznej inteligencji, o tym ucieleśnieniu albo upostaciowieniu agentów, o osadzeniu w środowisku, o umieszczeniu w środowisku, o tym właśnie, że teraz sztuczna inteligencja przestaje już, czy już od dawna przestała abstrahować od tego, że inteligencja wymaga w ogóle środowiska, że to nie jest po prostu jakiś tam abstrakcyjny zestaw reguł. Także pierwszy przykład pokazany na rysunku 1.3 to właśnie był ten przykład, kiedy mówiłem
o tej przestrzeni poznawczej czy przestrzeni zmysłów agenta i no, mieliśmy przykład jakiegoś symulowanego agenta sterowanego siecią neuronową, który jak widzicie miał jakieś zmysły, jakieś sensory, miał jakieś efektory albo aktuatory, a pomiędzy nimi była jakaś sieć neuronowa, która tutaj niby nie jest rekurencyjna, to znaczy nie ma sprzężeń zwrotnych w ramach samych neuronów, ale zwróćcie uwagę, że tu jest taka podpucha, bo te sprzężenia zwrotne są poprzez ciało i poprzez środowisko, tak? Na przykład tutaj mamy jakiś zmysł jakiejś tam równowagi umieszczony, no na przykład gdzieś tutaj, to jest na przykład ta biała opaska. No i teraz tutaj wpływa jakiś sygnał i on steruje mięśniami, które przecież są, jak widać akurat tutaj, te czerwone kółka, są gdzieś w okolicach tej białej opaski. Czyli to, co te neurony tutaj zrobią poprzez ciało, wpłynie na to, co za chwilę wpłynie do nas z tego zmysłu równowagi, tak? A tutaj mamy jakieś zapachy i też mięsień skręcający, tak? I to jeszcze wszystko zależy od środowiska, bo jeżeli to są jakieś nosy, które wąchają jedzonko, jedzonko zniknie i cała sytuacja się zmieni. Także widać, że sprzężenia zwrotne to nie są tylko sprzężenia zwrotne w sieci neuronowej, to jest bardzo istotne w momencie, kiedy chcemy zrozumieć, jak taka sieć neuronowa działa, że możemy bardzo łatwo wpaść pułapkę, że już rozumiemy, co się dzieje, a właśnie poprzez te sprzężenia zwrotne z ciałem i ze środowiskiem to jesteśmy jeszcze daleko od zrozumienia wszystkich możliwych działań takiego agenta. No ale teraz, czy można taką sieć neuronową nazwać architekturą kognitywną? Bo to zobowiązuje, tak? Architektura poznawcza, mówimy, że tutaj robimy jakieś wycieczki w stronę ludzkiego mózgu. No więc wszystko zależy od tego, co będą w środku robiły te neurony. Tych neuronów tutaj jest 5, a równie dobrze mogą być ich miliony. Nic nie stoi naprawdę na przeszkodzie. Tutaj mogą być też jakieś moduły opracowane przez człowieka, jakieś moduły pamięci, moduły uwagi. Także oczywiście jest tutaj pole do tego, żeby mówić o architekturze kognitywnej w różny sposób uzyskanej, albo poprzez ewolucję, albo poprzez ręczną konstrukcję człowieka, albo jakoś hybrydowo, czyli że człowiek coś tam zgrubnie zaprojektował, potem ewolucja posłużyła jako optymalizator. Czyli to był pierwszy przykład, kiedy zetknęliśmy się w ogóle z takim kompletnym agentem, który w czasie rzeczywistym działa w środowisku i może coś mądrego robić. Drugi przykład to był zestaw reguł w Learning Classifier System, czyli uczącym się systemie klasyfikatorowym. Pamiętacie może rozdział 3.8, systemy klasyfikatorowe. Mieliśmy tutaj taki schemacik, że system klasyfikatorowy to jest tak naprawdę taki agent. Mieliśmy jakieś komunikaty, które wpływają ze środowiska. Potem lista klasyfikatorów analizowała te komunikaty i nadawała inne komunikaty, które znowuż analizowała i tak dalej. Także tam była cała ta historia z tą taką hierarchią oddziaływania pomiędzy regułami i klasyfikatorami. No i na końcu niektóre klasyfikatory, podczas kiedy ten system cały czas działa, tak, bo on cały czas działa niestrudzenie i cały czas myśli, tutaj jakieś nowe informacje do niego napływają ze środowiska, no i raz na jakiś czas on coś wymyśli i zdecyduje się, że agent coś powinien zrobić. A agent to jest tutaj bardzo szerokie pojęcie, to nie musi być wcale robot, chociaż tutaj gdzieś był przykład odkurzacza na przykład. Gdzieś tutaj był narysowany prosty odkurzacz albo jakiś taki właśnie robot, który ma unikać utknięcia, tak jak ten tutaj utknął, czyli odbijać się ten robot powinien od ścian. A tutaj mieliśmy przykład multiplexera, ale gdzieś tam wcześniej pisałem, że każde zadanie uczenia maszynowego, gdzie mamy atrybuty warunkowe i atrybut decyzyjny, to oczywiście jest też taka sytuacja, gdzie ten system pomiędzy po prostu podejmuje decyzję na podstawie atrybutów warunkowych. No i teraz poszerzmy nasz punkt widzenia, bo na razie powiedziałem o dwóch przykładach, o neuronowym i o regułowym, czyli o takim bardziej ciągłym, numerycznym i o takim bardziej symbolicznym w przypadku tego systemu klasyfikatorowego. Poszerzmy nasze poglądy poprzez skrótowe przejrzenie własności tych systemów poznawczych na podstawie takiego dosyć świeżego artykułu. Szczerze mówiąc, jak bardzo ten artykuł jest świeży, nie ma aż takiego znaczenia, bo te architektury no, sukcesywnie komplikują się w czasie, ale można powiedzieć, że takie podwaliny, czy taki cel, do którego przede wszystkim dążymy, jest znany od samego początku, czyli od kilkudziesięciu lat. Właściwie można powiedzieć, że to jest wręcz jeden z celów definiujących całą dziedzinę sztucznej inteligencji. Stworzyć sztuczną inteligencję, tak? I to właśnie nie tylko pod postacią jakiegoś tam zestawu reguł, ale kompletną sztuczną inteligencję, która dorównuje człowiekowi albo go przewyższa. No w każdym razie jest użyteczna. To już nie wnikajmy w tym momencie właśnie w te wątki, czy chcemy i czy to jest bezpieczne.
Także teraz poczynię ważny disclaimer, jeżeli chodzi o dalszą część tego filmu. To są jedne z najbardziej skomplikowanych kwestii. Nie chodzi o zwykłe symulowanie ludzkiego mózgu, tak? Chodzi o odzwierciedlenie jego architektury. I tutaj można powiedzieć, że kumuluje się cała wiedza, jaką macie do tej pory. No, możecie mieć różną wiedzę w zależności od tego, kim jesteście i jakie studia jesteście w trakcie, czy kończyliście. W każdym razie tutaj po prostu to jest takie apogeum, to jest moment, gdzie bardzo dużo wiedzy się agreguje. I ja nie będę, w momencie kiedy tam będą się pojawiały dziesiątki różnych algorytmów, nie będę ich oczywiście omawiał. Także one albo będą brzmiały wam znajomo, w zależności od tego, co już wiecie o sztucznej inteligencji i o nie tylko o sztucznej inteligencji, o psychologii, o kognitywistyce, o neuronaukach, albo będą brzmiały znajomo, albo nie będą brzmiały znajomo. No trudno. To są rzeczy, na które czasem poświęca się całe semestry. Tak? Tak jak będzie na przykład mowa tam, że gdzieś są jakieś głębokie sieci neuronowe czy coś. To są czasem całe semestry, całe półrocza, całe lata poznawania algorytmów. Tam jest wiele też algorytmów sztucznej inteligencji, takich bardzo klasycznych. Jakieś tam z gwiazdką, jakieś algorytmy planowania, Q-learning, reinforcement learning, uczenie ze wzmocnieniem. Także absolutnie nie będę nic na ten temat mówił. To będzie tylko takie szybkie prześlizgnięcie się przez artykuł, który podsumowuje kilkadziesiąt, kilkaset różnych architektur i nie będziemy wnikali w to, co tam jest. Raczej moja intencja jest taka, żebyście wiedzieli, czy wyobrazili sobie, jak w ogóle ludzie podchodzą do tego problemu, zbudowania takiego sztucznego mózgu, czy takiego systemu poznawczego, no i mniej więcej jaka wiedza jest do tego potrzebna, w jakim kierunku to idzie, jakie są przykłady. Nic więcej. Nie będę tutaj wnikał w żadne szczegóły, bo film by trwał 300 godzin i byśmy musieli omówić właściwie całą sztuczną inteligencję. Dobrze. To jest artykuł tutaj podany jak zwykle w literaturze. On jest open access, także możecie sobie kliknąć i zachęcam do tego oczywiście, bo ja będę się naprawdę prześlizgiwał i przeskakiwał z punktu do punktu bardzo szybko, a jeżeli was to interesuje, to możecie zawsze dokładniej sobie doczytać i przeczytać, co różne terminy w ogóle tam znaczą. Można też sobie ściągnąć PDF-a albo właśnie w postaci HTML-owej zwykłej strony oglądać ten artykuł. Ja tutaj zaznaczyłem te żółte miejsca i tylko o tych żółtych miejscach będę mówił, całą resztę będę pomijał. 40 lat architektur poznawczych, główne własności i zastosowania praktyczne. O zastosowaniach praktycznych strasznie dużo tutaj nie napisali, no ale skupimy się na tych własnościach. Tutaj autorzy piszą, że liczba tych architektur poznawczych osiągnęła w ciągu ostatnich 40 lat kilkaset. No, jak później zobaczymy, bardzo trudno jest w ogóle zdefiniować, co jest architekturą, jeszcze architekturą poznawczą, a co już nią nie jest, no bo jak zwykle granica jest płynna. Także to jest dosyć arbitralne. Powiedzmy, to, co środowisko naukowe uznaje za architekturę poznawczą, to jest architekturą poznawczą. We discuss only the core cognitive abilities, such as perception, attention mechanisms, action selection, memory learning, reasoning and meta-reasoning, czyli myślenie o myśleniu albo wnioskowanie o wnioskowaniu. A variety of methods and ideas that have been tried and their relative success in modeling human cognitive abilities. Ok, czyli na tym się skupią w tym artykule. No i zaczynają się tutaj już różne porównania. Pierwsze porównanie, takie ilościowe, jak wypada zrobić w prawdziwej metaanalizie, bo można by powiedzieć, że ten artykuł jest pewną metaanalizą. Co to znaczy metaanaliza? Z jednej strony to są najfajniejsze artykuły, takie najbardziej top level. Z jednej strony oni mówią o konkretnych architekturach, ale właśnie wrzucają je do takich różnych szufladek i kubełków, a z drugiej strony metaanaliza to jest analiza analiz. Czyli oni tutaj spojrzeli sobie na różne artykuły naukowe, które już pisały o różnych architekturach poznawczych i policzyli, ile razy dana architektura poznawcza, dany system, konkretny system informatyczny, tak, software'owy system był cytowany przez badaczy, którzy zajmują się tą dziedziną. I to był dla nich jakiś taki wskaźnik popularności po prostu, tak? Czyli rzeczywiście takie podejście meta. No i tutaj właśnie u góry mamy konkretne artykuły, które traktowały o systemach poznawczych, a tutaj mamy listę konkretnych systemów poznawczych i ona jest tak posortowana i to jest wspólna zasada w tym artykule na większości schematów i diagramów, jakie oni pokazują, że oni je sortują właśnie po liczności takich jakby checkboxów, tak? Czyli na przykład ACT-R jest najbardziej popularną architekturą wedle tej analizy, bo większość autorów robiących takie zbiorcze analizy różnych systemów czy różnych architektur poznawczych
wymieniła tą architekturę w swoim podsumowaniu. Także jak widać, oni robią podsumowanie podsumowań. Żebyśmy zobaczyli chociaż tak z lotu ptaka, czy z pewnej perspektywy, z dalekiej perspektywy, co to jest w ogóle architektura kognitywna, najczęściej to jest taki system składający się z modułów i te moduły z grubsza odpowiadają za pewne umiejętności człowieka. Zobaczcie sobie właśnie na kilka takich zupełnie top-levelowych schematów takich architektur poznawczych. Tutaj właśnie ta najbardziej popularna, ACTAR, ona już chyba ma chyba z 40 lat. Środowisko, jakiś moduł wizyjny, moduł sterujący, bufory, pamięć proceduralna, pamięć deklaratywna, dopasowywanie wzorców, wykonywanie tych procedur. Także jeden przykład tutaj, drugi przykład, architektura Sigma, czy system Sigma, architektura oparta na grafowym przetwarzaniu informacji, czy grafowej reprezentacji. Reprezentacja wiedzy jest też jedną z kluczowych cech architektur kognitywnych. No i wreszcie tutaj mamy z kolei przykład takiego systemu SOAR. To pewnie przypomina procesor, na przykład z różnymi jakimiś takimi modułami informatykowi. To przypomina procesor, tak? Także widać właśnie, że pojawiają się tutaj jakieś takie słowa jak pamięć krótkoterminowa, długoterminowa, uczenie się, epizodyczne uczenie, pamięć wizyjna, percepcja, clustering, akcja, środowisko, ciało. No, mniej więcej czujemy, bo obracamy się cały czas od momentu, kiedy zacząłem mówić o tej tematyce, wśród tych samych terminów. Kolejny fajny wykres, jaki oni pokazują, to wykres czasu życia tychże architektur, to znaczy kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki, kiedy ktoś zaproponował daną architekturę i do kiedy ona istnieje, ewentualnie kiedy przestała być w użyciu, czy wyszła z użycia. Także to jest taki typowy diagram czasowy. Tutaj mamy poszczególne lata. Oni już tutaj zaczynają dzielić, chociaż jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, ale zaczynają dzielić te architektury na trzy rodzaje: symboliczne, emergentne i hybrydowe. Jak łatwo się domyślić, hybrydowe to jest miks tych dwóch pierwszych. Symboliczne i emergentne, no to powinno wam tak ładnie odpowiadać tym dwóm przykładom, jakie pokazałem do tej pory, konkretnych architektur, o których mówiliśmy na tym wykładzie, czy na wykładzie algorytmów ewolucyjnych również, czyli ten system klasyfikatorowy, gdzie były symbole i reguły, no oraz symulacja jakichś tam organizmów, agentów sterowanych sieciami neuronowymi, czyli to byłby i na przykład ewolucja tworzy te sieci neuronowe, czyli to by się wtedy zaliczało do tej grupy emergentnych. No i jak widzicie, mamy zielone symboliczne, emergentne czerwone i hybrydowe mają ten błękitny kolor. I nawet patrząc na taki prosty wykres, autorzy doszli do takiego wniosku, że symboliczne architektury były szczególnie popularne od środka lat 80. do początku 90., a od 2000 roku większość nowych architektur jest hybrydowa. No i tutaj rzeczywiście możemy sobie dokładniej to przeanalizować. Widać, że najstarsza architektura, jak widzicie, ACT-R, ten najbardziej popularny, o tutaj, bo ja powiedziałem, że około 40 lat, no to chyba nawet widać, że trochę więcej. A tutaj najnowsza, którą oni zaliczyli, Darwinian Neurodynamics, dopiero co powstała. I widać, że niektóre słupki już się kończą, czyli architektury nie zdobyły popularności. Czym jest architektura poznawcza? Mówiłem troszeczkę o tym, skrótowo wymieniłem główne własności, jak omawiałem właśnie systemy klasyfikatorowe i uczące się systemy klasyfikatorowe, ale możemy przeczytać to, co tutaj piszą autorzy słowo w słowo. Cognitive architectures are a part of research in general AI, which began in 1950s with the goal of creating programs that could reason about problems across different domains, develop insights, adapt to new situations and reflect on themselves. Similarly, the ultimate goal of research in cognitive architectures is to model the human mind, eventually, nawet nie brain, tylko mind, eventually enabling us to build human-level artificial intelligence. O, czyli nic nowego w stosunku do tego, co powiedziałem. According to Russell and Norvig, artificial intelligence may be realized in four different ways. Znane takie, jeżeli tego jeszcze nie słyszeliście, to powinniście usłyszeć. Systems that think like humans, systems that think rationally, systems that act like humans and systems that act rationally. Czyli albo można myśleć, albo można działać i albo tak jak człowiek, albo racjonalnie. Czyli mamy tak 2 na 2, 4 możliwe kombinacje. The existing cognitive architectures have explored all four possibilities. For instance, human-like thought is pursued by the architectures stemming from cognitive modeling,
no to ma sens, tak? Że jeżeli chcemy odzwierciedlić to, jak to robi człowiek, to kognitywiści, psycholodzy są tym zainteresowani. In this case, the errors made by an intelligent system should match the errors typically made by people in similar situations. Czyli odzwierciedlamy człowieka wraz z jego wadami. I to właśnie ładnie już pokazuje tą różnicę pomiędzy act like humans, czy w ogóle like humans i rational. Tak, że w like humans po prostu chcemy zrobić tak, jak robi człowiek wraz z jego najróżniejszymi wadami. This is in contrast to rationally thinking systems, which are required to produce consistent and correct conclusions for arbitrary tasks. Czyli tworzymy takiego jakiegoś idealnego androida, który zawsze myśli logicznie, emocje go nie rozpraszają i nie popełnia w miarę możliwości błędów, czyli zawsze działa w najlepszej intencji według całej jego dostępnej wiedzy. A similar distinction is made for machines that act like humans or rational. Machines in either of these groups are not expected to think like humans, only their actions or behavior is taken into account. Czyli to jest różnica pomiędzy think a act, że nie wnikamy, jak one to robią, interesuje nas tylko efekt ich działania. No i tutaj autorzy narzekają na to, jak ciężko jest właśnie postawić tę granicę, co jest systemem poznawczym, co nie jest, podają czy podpierają się różnymi wcześniejszymi pracami innych autorów. Newell's criteria include flexible behavior, real-time operation, rationality, large knowledge base, learning, development, linguistic abilities, self-awareness and brain realization. No, psychologia w pełnej krasie zresztą. To wszystko już wymieniałem bardzo skrótowo właśnie na początku wykładu o systemach klasyfikatorowych. Sand's desiderata are broader and include ecological, cognitive and bioevolutionary realism, adaptation, modularity, routineness and synergistic interaction. Okay. Given the issues with defining intelligence, a more practical solution is to treat it as a set of competences and behaviors demonstrated by the system. Czyli oni sami troszkę się poddają i mówią, nie będziemy wnikali w to, jakie komponenty ma dany system, tylko po prostu, czy robi to, co oczekujemy od systemu poznawczego, czy architektury poznawczej. Adams et al. Suggest broad areas such as perception, memory, attention, actuation, social interaction, planning, motivation, emotion, etc. Implementing even a reduced set of abilities in a single architecture is a substantial undertaking. No mówiłem, że to jest po prostu apogeum umiejętności sztuczno-inteligentnych. Unsurprisingly, the goal of achieving artificial general intelligence is explicitly pursued by a small number of architectures. No i tutaj wymieniają, którzy autorzy postawili sobie w ogóle za cel, że będą budowali ogólną sztuczną inteligencję. Tutaj jest właśnie dosyć ważna kwestia, czyli jak odróżnić system poznawczy, czy architekturę kognitywną, w ogóle od jakiegokolwiek systemu sztucznej inteligencji, jakiejś tam sieci neuronowej, która klasyfikuje jakieś obiekty, albo na przykład systemu sterowania robota, który przecież jakoś tam działa w środowisku i też ma kamerki, i też coś tam postrzega, podejmuje jakieś decyzje. Lard discusses how cognitive architectures differ, while all of them have memory storage, control components, data representation and input-output devices, the latter provide only a fixed model for general computation. Czyli to takie roboty tradycyjne, które po prostu robią jedną konkretną rzecz. Cognitive architectures, on the other hand, must change through development and efficiently use knowledge to perform new tasks. Czyli poniekąd znowuż dotykamy tych początków sztucznej inteligencji, gdzie chcielibyśmy mieć system, który na przykład podczas interakcji z nami może nauczyć się czegokolwiek. On zaczyna albo od niczego, albo z jakimś tam podstawowym zestawem instrukcji, jak działać. Jeżeli czegoś nie wie, to on się nas zapyta, my mu podpowiemy i on się nauczy, tak? I on teoretycznie może nauczyć się czegokolwiek. Nie ma właśnie tej granicy, tak? On jest taki open-ended, że w nieskończoność może się uczyć, może dojść do poziomu człowieka lub nawet dalej. Taki idealny uczeń. Plus jeszcze pamiętajmy o tych zdolnościach do samorefleksji, na przykład do obserwacji swojego własnego działania. To jest fajny, praktyczny fragment o tym, jak mają się te współczesne systemy rozwijane przez Facebooka, przez Google'a, właśnie do tych postulatów systemów kognitywnych. Recently claims have been made that deep learning is capable of solving AI by Google DeepMind. Solving AI, czyli tak w domyśle rozwiązanie sztucznej inteligencji, czyli rozwiązanie problemu sztucznej inteligencji, czyli wytworzenie takiej prawdziwej inteligencji, tylko że sztucznej. Likewise, Facebook AI Research and other companies are actively working in the same direction. No wiadomo, duże pieniądze, pewnie jedne z największych pieniędzy za tym stoją, światowych. However,
The question is, where does this work stand with respect to cognitive architectures? Overall, the DeepMind research addresses a number of important issues in AI, such as natural language understanding, perceptual processing, general learning, and strategies for evaluating artificial intelligence. Although particular models already demonstrate cognitive in limited domains, at this point they do not represent a unified model of intelligence. Czyli oni tak mówią, że każdą z tych pojedynczych rzeczy te systemy potrafią robić, ale nie ma jakiejś takiej kompletnej wizji, jak to by mogło stanowić jakiś taki właśnie autonomiczny byt, typu na przykład umysł. Differently from DeepMind, Mikolov from a Facebook research team explicitly discuss their work in a broader context of developing intelligent machines. Their main argument is that AI is too complex to be built all at once, and instead its general characteristics should be defined first. Two such characteristics of intelligence are defined, namely communication and learning, and a concrete roadmap is proposed for developing them incrementally. Dobra, czyli Facebook akurat i naukowcy, którzy działają w ich teamie researchowym, mają nieco ambitniejsze cele. Currently, there are no publications about developing such a system, but overall, the research topics pursued by FIRE, czyli to jest ten facebookowa grupa, align with their proposal for AI and also the business interests of the company. No, niekoniecznie zobaczymy jakieś publiczne informacje na temat tego, co oni tam zbudują. Common topics include visual processing, especially segmentation and object detection, data mining, natural language processing, human-computer interaction and network security. No, czyli to są takie znowuż pragmatyczne rzeczy, które niekoniecznie łączą się nam z tym, żeby zaraz jakiś tam sztuczny człowiek powstał, czy sztuczna inteligencja tak bardzo wszechstronnie rozumiana. Since the current deep learning techniques are mainly applied to solving practical problems and do not represent a unified framework, we do not include them in this review. Czyli w tym przeglądzie autorzy odcinają się od tego, co oni tam robią, facebookowcy i googlowcy. However, given their prevalence in other areas of AI, deep learning methods will likely play important role in the cognitive architectures of the future. Bo to jest tak, że nawet jak mamy tą naszą architekturę kognitywną, widzieliście tam te schemaciki, tutaj pamięć, tutaj percepcja, to takie właśnie moduły dobrze nauczone, przekształcające jakoś wielowymiarowe dane, tak jak my chcemy, no niewątpliwie idealnie nadają się na komponenty takiego systemu. Czyli prawdopodobnie to będzie włączone jakieś takie, jeżeli zdecydujemy się, czy ktoś się zdecyduje na właśnie taką architekturę niesymboliczną, tylko taką numeryczną, neuronową czy sztuczno-neuronową, to takie moduły mogą być włączone w całość tej architektury. No i pamiętajmy o tych podejściach hybrydowych, czyli to może być system symboliczny, sterujący wieloma modułami neuronowymi na przykład. I teraz, tutaj mamy właśnie taką fajną klasyfikację based on the type of representation and information processing they implement, tych wszystkich systemów. Czyli jaka reprezentacja wiedzy występuje w tych systemach? Three major paradigms are currently recognized: symbolic, also referred to as cognitivist, emergent, connectionist and hybrid. No i mamy właśnie taki fajny schemat, gdzie na dole są te wszystkie systemy. Oni konsekwentnie w swoim artykule używają właśnie takich kolorków, że symboliczne są zielone, emergentne, czyli te wszystkie neuropodobne, chociaż niekoniecznie to nie tyle chodzi o neurony, tylko właśnie o to, że te systemy są takie złożone z wielu drobnych elementów współpracujących, prostych, przetwarzających informacje, niekoniecznie takich neuronów, jakie znamy ze sztucznej inteligencji, z uczenia maszynowego na przykład. No więc one są czerwone, a te hybrydowe są niebieskie, więc ponieważ właśnie ten schemat klasyfikuje dokładnie ten sam czynnik, który służy kolorowaniu, no to one są tutaj tak ładnie posortowane, tak? No i widać, że te hybrydowe też dzielą na przykład na takie, które są jednorodne w swojej budowie oraz takie, które mają jakieś poziomy, a tutaj właśnie te emergentne. Neuronal modeling to są te systemy emergentne, gdzie priorytetem jest odzwierciedlenie działania neuronów biologicznych. Czyli to mogą być na przykład neurony impulsowe, czy tak zwane sieci neuronowe pulsujące na przykład, czyli nie takie, jakie najczęściej używamy w uczeniu maszynowym, chociaż te pulsujące w uczeniu maszynowym też się używa. A tutaj mamy właśnie koneksjonistyczne, logiczne systemy, czyli to mogą być albo bardziej w duchu takich machine learningowych, zwykłych, nieliniowych sieci neuronowych, gdzie funkcja aktywacji to jest tam jakaś tam funkcja logistyczna, czy jakiś tangens hiperboliczny, czy relu,
czy coś takiego, a mogą być też to takie neurony, które są pseudoneuronami i na przykład przetwarzają jakieś fakty logiczne. Ale tak czy owak działanie całości właśnie emergentnie wynika z interakcji tych części i na przykład każdy neuron jest taki sam. Także tutaj właśnie podział na biologiczne inspiracje silniejsze i biologiczne inspiracje słabsze. No i oczywiście te systemy symboliczne mogą na przykład składać się z reguł i symboli, czyli dokładnie tak jak nasz uczący się system klasyfikatorowy, o którym była mowa na playliście algorytmów ewolucyjnych. Autorzy też tutaj narzekają, że nawet ta definicja symboliczna i emergentna czy neuronowa są dosyć rozmyte, no bo niestety są i że nawet autorzy tych systemów nie zawsze chwalą się, jaki to oni system tak naprawdę zbudowali. Takie systemy koneksjonistyczne, emergentne, neuronowe mogą być wbrew pozorom również stosowane do przetwarzania jakichś symboli logicznych, do wnioskowania w logice. Tu jest akurat taki artykuł o wnioskowaniu abdukcyjnym, i tym się też swego czasu zajmowaliśmy i implementowaliśmy we framstickach, czyli właśnie w tych sieciach neuronowych, które zupełnie niby nie pachną właśnie takim przetwarzaniem logiki i takie moduły mogą stać się częścią wtedy sieci neuronowej i widzicie, że ładnie się integrują przez to, że są również zaimplementowane w tym samym substracie, czyli w tych neuronach. Bardzo łatwo jest je elegancko podłączyć poprzez właśnie takie neuronowe interfejsy do całej reszty sieci neuronowej i widać, że jak mamy taki modulik, no to on już nagle umiejąc rozwiązywać problemy logiczne bądź co bądź i prawdopodobnie lepiej niż człowiek, może stanowić potężną zaletę w sieci neuronowej, czyli w takim sztucznym mózgu takiego agenta. Dochodzimy do pierwszego elementu wymaganego przez taką architekturę kognitywną, do percepcji. Perception is a process that transforms raw input into the system's internal representation for carrying out cognitive tasks. Depending on the origin and properties of the incoming data, multiple sensory modalities are distinguished. The five most common ones are vision, hearing, smell, touch and taste. Other recognized human senses include proprioception, thermoception, nociception, etc. Czyli to jest percepcja orientacji w przestrzeni albo położenia. Termo, łatwo się domyślić. Nociception, percepcja bólu albo czegoś, co czyni szkodę organizmowi. No i poczucie czasu i tak dalej. Czyli te elementy uważa się za również istotne wśród takich sztucznych agentów czy architektur kognitywnych. No i tutaj jakże uroczy schemat. Mamy te modalności, które dopiero co wymieniliśmy. Jak zwykle wokół mamy te wszystkie systemy, no i one są posortowane po tym, ile dany system, dana architektura kognitywna z tych najbardziej znanych, tutaj gdzieś znowuż powinniśmy tego ACT-ARA znaleźć. A little longer than a few minutes later. O, tutaj jest dużo czasu mi zajęło jego znalezienie, czyli on na przykład wspiera tylko dwie modalności, a jak widać niektóre systemy są bardziej kompletne, czyli kolejny rodzaj klasyfikacji i charakteryzowania właśnie tych systemów kognitywnych. Autorzy zauważają, że z tych modalności obraz i wizja jest najbardziej popularna, ale że ponad połowa architektur używa symulacji jako wejścia wizyjnego, a nie prawdziwych kamer. No tak dla prostoty, tak? Oczywiście i dlatego, żeby to szybciej i taniej działało, co nie znaczy, że nie da się podłączyć kamer. Oni po prostu sobie wolą testować symulacji i jest to oczywiście bardzo rozsądne, co nie znaczy, że raz na jakiś czas nie powinni przetestować tego na prawdziwych informacjach z kamer. Tutaj na przykład skupiając się na tym podsystemie wizyjnym i percepcji, mamy znowuż posortowane systemy i autorzy tutaj wyróżnili różne etapy analizy wizyjnej takiego systemu, no bo zakładamy, że nasza architektura kognitywna będzie działała w jakimś środowisku, gdzie niewątpliwie przyda się rozumienie tego, co nasze kamerki widzą. Także mamy, jak widzicie, rozbitą analizę obrazu czy sygnału wizyjnego na różne elementy, na wykrywanie jakichś podstawowych cech obiektów, protoobiekty, obiekty, modele obiektów, etykietowanie obiektów i relacje przestrzenne pomiędzy obiektami. No wiadomo, że nawet jak mamy samochód autonomiczny, to te wszystkie rzeczy jakoś muszą się dziać. I właśnie albo to jest jakaś sieć neuronowa, albo jakaś hybrydowa architektura, ale widzicie, że z punktu widzenia architektury kognitywnej to jest tylko jeden mały modulik. To jest tylko percepcja wizji. A przecież jest cała jeszcze
reszta innych rzeczy, które ten system musi robić. I widzicie też, skoro podałem ten przykład tego samochodu autonomicznego, o których też mówiłem na osobnym filmie, to widzicie też, jak różne są oczekiwania konstruktorów i klientów czy użytkowników w stosunku do takiej architektury kognitywnej, która jest dużo bardziej kompletna. Przecież ten samochód też musi mieć jakieś aktuatory, tak? Jakieś efektory, on też będzie kręcił kierownicą, będzie przyspieszał i zwalniał. Czyli ma też jakąś taką logikę, ale absolutnie nie oczekujemy od niego jakiejś refleksji nad sobą samym na przykład. Albo jakiejś komunikacji z człowiekiem innej niż tylko wyświetlanie okienek, 5 na krzyż, 20 przełączników, czyli właściwie absolutnie nie mówimy tutaj o jakiejkolwiek inteligencji. Z kolei jeżeli chodzi o słyszenie, to autorzy zauważają, że większość systemów po prostu używa jakichś takich modułów, które zamieniają fale dźwiękowe na tekst. Po prostu rozpoznają słowa, rozpoznają zdania, rozpoznają głoski. No i dalej już ten tekst jest wejściem do reszty systemu i potem na przykład jakaś analiza języka, analiza znaczeń, czyli inaczej troszkę niż w przypadku wizji oddelegowujemy tą kwestię analizy dźwięku do jakiegoś osobnego modułu. No oczywiście w przypadku analizy wizyjnej może też oddelegowujemy, ale może rzeczywiście analiza wizyjna jest taka bardziej zintegrowana z tą architekturą, czy powinna być zintegrowana właśnie z tą architekturą. No bo oczywiście można sobie wyobrazić, że wrzucamy to do modułu analizy obrazu, ten obraz na przykład z kamery, i dostajemy taką informację, jak w dzisiejszych czasach dostajemy z tych różnych głębokich sieci neuronowych, typu na przykład, że chłopiec biegnie w prawo i goni piłkę i tam przebiega przez ulicę, albo coś takiego, albo widzę niebo i krowę na pastwisku i no to byłaby już ta informacja, więc to jest jak zwykle taka płynna granica, co to znaczy oddelegować do jakiegoś podsystemu i czy on jest częścią tej architektury kognitywnej, czy nie. Natomiast ciekawą też obserwacją jest to, że autorzy tutaj zauważyli, że dużo mniej uwagi w tych różnych architekturach poświęca się zawartości emocjonalnej temu, co ktoś mówi, czyli dostajemy po prostu zdanie i zupełnie nie wiemy, jak to zdanie zostało wypowiedziane, czyli głośność, jak szybko, intonacja. I tu jest taki fajny przykład robota Kismet, który w ogóle nie rozumie tego, co się do niego mówi, ale tylko stara się na podstawie właśnie tej intonacji, emocji, głośności, tempa i tak dalej, czyli takich bardziej ogólnych, wysokopoziomowych cech mowy, wywnioskować, czy człowiek, który to wypowiedział, wyraża zgodę, czy zabrania mu czegoś, czy na przykład, to tak troszkę jak działają, czy jak zachowują się proste organizmy, tam pieski, kotki, tak? Na przykład piesek wie, że na niego krzyczymy, on niekoniecznie musi kojarzyć pojedyncze słowa, ale rozumie na przykład nastrój człowieka, tak? Czy on jest właśnie rozzłoszczony, czy niecierpliwy. No i jak widać, to już może czasem wystarczać do tego, żeby dało się jakoś zamieszkiwać na przykład z takim robotem, że on tam robi różne głupoty, ale jak na niego nakrzyczymy, to przestanie robić to, co robi, bo się na przykład przestraszy. Czyli jest to też pewien rodzaj prymitywnej komunikacji. Tak? Ciekawy i taki bardzo rozkoszny, sympatyczny przykład, dlatego go zaznaczyłem. Perceptual attention plays an important role in human cognition as it mediates the selection of relevant and filters out irrelevant information from the incoming sensory data. However, it would be wrong to think of attention as a monolithic structure that decides what to process next. Rather, the opposite may be true. There is ample evidence in favor of attention as a set of mechanisms affecting both perceptual and cognitive processes. Czyli, że te mechanizmy uwagi to nie jest jakiś taki modulik, który siedzi tylko pomiędzy sensorami a resztą systemu, tylko to może być taki bardziej dalekosiężny proces, który przecina swoim działaniem granice różnych modułów i różnych podsystemów. No ale generalnie chodzi o filtrowanie informacji z sensorów, czyli żeby reszta systemu nie była przeciążona informacjami. Zresztą my doskonale wiemy, jak to jest w przypadku ludzi, że ewidentnie to nie jest tak, że analizujemy każdy pojedynczy piksel, w cudzysłowie, pomijając fakt, że nie widzimy pikseli. Ale rozumiecie, nie? Że jest bardzo silne i agresywne filtrowanie informacji, która do nas napływa, no i chcemy, żeby te sztuczne systemy też tak miały. No i jak zwykle posortowana lista tych systemów oraz jakie mechanizmy uwagi, czy jakie podalgorytmy
występują po to, żeby filtrować te informacje. Przy czym tutaj akurat na tym wykresie dotyczy to tylko informacji wizyjnej, nawet nie innych modalności. Wybór akcji. Informally speaking, action selection determines at any point in time what to do next. At the highest level, action selection can be split into the what part involving the decision making and the how part related to motor control. Czyli rozumiemy mniej więcej, że wybór akcji w momencie, kiedy istnieje wiele propozycji, czego taki robot, samochód, jakiś agent miałby dokonać, wybór akcji jest istotny. No i pewnie tutaj chyba na przykład, no właśnie, planowanie probabilistyczne, reaktywne, różne podejścia. WTA to jest winner takes all, czyli najbardziej prawdopodobna decyzja jest wybierana i jak widać nie mamy tutaj dużo zapalonych checkboxów, czyli stosunkowo mało popularna polityka postępowania. Autorzy oprócz tej polityki wyboru też mówią o różnych kryteriach wyboru. Relevance, utility i emotion, czyli na ile dana akcja jest relevantna, jest związana z celem, jaki w danym momencie dany agent chce osiągnąć. Utility, na ile jest przydatna, i emotion, czyli jakieś takie wewnętrzne stany, no tutaj nazwane emocjami akurat, wewnętrzne stany tego systemu też mogą pełnić jakąś rolę przy wyborze akcji. Czyli to oznacza, że na przykład jeżeli relevance i utility jest takie samo, a różni się emotion, to taki agent będzie mógł z powodu swoich jakiegoś własnego lokalnego stanu wybrać inną akcję. No i jeszcze te tak zwane akcje reaktywne. Wiemy, że mamy agentów reaktywnych, takich najprostszych, działających na zasadzie odruchów. These actions are executed immediately, suspending any ongoing activity and bypassing reasoning, similar to reflexes in humans, prompting automatic responses to stimuli. Purely reactive systems are rare and reactive actions are used only under certain conditions, for example, to protect the robot from the collision. No dopiero co mieliśmy i omawiałem na początku tego filmu architekturę warstwową w robotach, także właśnie ta najniższa warstwa, to można by powiedzieć, że to jest taka warstwa reaktywna, czyli cokolwiek by się nie działo. Zresztą mówiłem też o tym przy tych systemach klasyfikatorowych, nawet podawałem przykład latania samolotami i pilotażu, że mamy tam takie reguły aviate, navigate, communicate, tak? Czyli aviate jest pierwsze i najważniejsze, cokolwiek by się nie działo, jeżeli byśmy nie lecieli tam, gdzie chcemy i mielibyśmy zawaloną komunikację z kontrolerem, to i tak najważniejsze jest to, żeby utrzymać samolot w locie, w bezpiecznej konfiguracji. I to zawsze będzie miało priorytet nad innymi naszymi celami i oczekiwaniami. Mamy tutaj opis tego relevance, tego utility, o czym mówiłem, i tych emocji. Jeszcze autorzy tutaj wyróżniają coś takiego jak drives, czyli to by pewnie można przetłumaczyć jako takie popędy, czyli jeszcze bardziej podstawowe wymagania czy oczekiwania takiego agenta, które prawdopodobnie są już na takim poziomie 0 albo minus 1. Broadly speaking, they represent basic physiological needs, such as food and safety, but can also include high level or social drives. Aha, czyli to niekoniecznie jeszcze niższy poziom, może jakiś taki bardziej ortogonalny poziom, ale nie jest to to samo, co z jakiegoś powodu oddzieli to na przykład od emocji te popędy. Pamięć. Super istotny element takiego systemu. Na pewno nie może obyć się bez pamięci, bo przecież w pamięci będzie cała ta informacja przechowywana, cała ta wiedza o świecie, o bieżącym stanie, emocje i tak dalej. W literaturze kognitywistycznej pamięć jest charakteryzowana czasem trwania, krótkoterminowa, długoterminowa i rodzajem, proceduralna, deklaratywna, semantyczna i tak dalej. Mamy scharakteryzowane te wszystkie systemy pod kątem tego, WM to jest pewnie working memory, pod kątem tego, jakie rodzaje pamięci w nich występują. Tutaj właśnie jest opisana ta pamięć robocza. A mechanism for temporary storage of information related to the current task, dlatego nazywa się pamięcią roboczą. I wiele teorii psychologicznych wskazuje, że człowiek, i nie tylko człowiek, ale najróżniejsze zwierzęta posiadają taki stwór, właśnie pamięć roboczą. I wiadomo, i można w różnych eksperymentach pokazać, kiedy na przykład tracimy coś z tej pamięci roboczej i czy trafiło do pamięci długoterminowej, czy nie. Natomiast tutaj jeszcze mówią o pamięci sensorycznej, czyli to jest taka super krótkoterminowa pamięć, właściwie można powiedzieć, no tak, tutaj nawet używają tego słowa cache, czyli pamięć ikoniczna i tutaj gdzieś było pamięć echoic memory, z kolei, bo to do wizji, a to do słuchu,
Czyli to jest taka króciutka pamięć, która pozwala nam na przykład analizować poszczególne głoski. Tutaj chyba nawet podają gdzieś czasy. The decay rate for items in sensory memory is believed to be in the range of tens of milliseconds. Czyli widzicie, jak króciutko efektywna jest ta pamięć. Pamięć długoterminowa, piszą tutaj tylko very long time, ale tradycyjnie dzielona na jakąś taką pamięć przechowującą wiedzę niejawną, motor skills, routine behaviors i pamięć deklaratywną, czyli jakąś taką bardziej czytelną postać wiedzy, taką na przykład proceduralną postać wiedzy, jak działać. No i to jest pamięć, można by powiedzieć, trwała. Czyli to jest coś, co gromadzimy na przykład przez całe życie. Skoro mówimy o pamięci roboczej, a pamiętacie, że wcześniej powiedziałem o różnych modalnościach, tam była wizja, słyszenie i między innymi percepcja czasu jako istotna własność, a jeszcze wcześniej pamiętacie, że była mowa o tej klasyfikacji systemy, które myślą jak ludzie, myślą racjonalnie, robią jak ludzie i robią racjonalnie. I jeszcze mówiliśmy o różnych reprezentacjach wiedzy, właśnie jakaś neuronowa, symboliczna. No to teraz jeżeli weźmiemy tak, percepcja czasu wymagająca pamięci roboczej, bo na przykład musimy porównywać, czy coś trwało dłużej, czy krócej, model koneksjonistyczny, czyli neuronowy i system, który ma działać mniej więcej tak jak człowiek, to akurat dokładnie jest taki research, który czyniliśmy w ostatnich latach. Tutaj jest artykuł, który podsumowuje nasze eksperymenty i nasze dokonania w tym zakresie sprzed paru lat. Pokażę wam tylko jeden schemat, żebyście właśnie zobaczyli, jak można zrobić ludzkopodobną percepcję czasu w sieci neuronowej, ręcznie projektując działanie różnych takich modułów w sieci neuronowej i ta sieć neuronowa będzie podejmowała decyzję, na przykład, który bodziec jest krótszy, który dłuższy, myląc się tak samo, jak myli się człowiek, pamiętajcie ten podział, myślenie tak jak człowiek, myślenie racjonalne, czyli my chcemy, żeby to się myliło, bo to ma być model działania człowieka, tak? To ma się tak samo mylić jak człowiek i zarazem wszystko zbudowane z modułów sieci neuronowej. Także klik, przewijamy, przewijamy. I tutaj mamy właśnie specyficzną sieć neuronową, gdzie na wejściu wpuszczamy dwa bodźce i na wyjściu dostajemy informacje o tym, który bodziec był dłuższy lub krótszy, a tutaj tymi szarymi prostokątami pokazane są moduły, przy czym normalnie człowiek nie zwróciłby uwagi, że to są jakiekolwiek moduły, tak? Gdybyśmy usunęli te kolorki i nie poukładali tej sieci w taki czytelny sposób, to to była po prostu jakaś plątanina neuronów, które nie wiadomo co robią, a ostatecznie efekt jest taki, jaki chcemy. Także niewątpliwie jest to emergentne, ale nie jest to wyewoluowane w tym przypadku, tylko to jest specjalnie skonstruowane przez człowieka. No i tutaj jakieś właśnie przebiegi czasowe, gdzie dostajemy jakieś bodźce na wejście i decydujemy, który dłuższy, który krótszy. A ludzie wcale nie robią tego perfekcyjnie i istnieje cała masa ilościowych badań, które dokładnie, precyzyjnie mówią, jak zmienia się na przykład tam odchylenie standardowe błędu, w zależności od tego, ile wynosi przerwa między bodźcami. I wbrew pozorom, może sobie z tego nie zdajecie sprawy, ale wszystkie żywe organizmy mają te same obciążenia, te same błędy, które postępują wedle praw, które da się bardzo, bardzo prostymi wzorami określić, tak? Czyli można sobie potem zrobić tysiąc eksperymentów na różnych ludziach, zrobić jakąś regresję i wychodzi jakieś prawo, potem się okazuje na przykład, że ludzie mają tak samo jak gołębie, albo na przykład małpy, psy i tak dalej, nie? Także widać, że to są pewne wspólne cechy architektury ludzkich mózgów na przykład. O uczeniu się to aż strach wspominać, bo to jest pewnie jeden z istotniejszych elementów tych systemów kognitywnych. Także tutaj może powstrzymam się od mówienia o tysiącach różnych podejść i algorytmów i tylko skwituję to tym sformułowaniem, że improve its performance over time. Ultimately any kind of learning is based on experience. No dobra, nie wnikamy dalej. Tutaj mamy różne rodzaje uczenia implementowane w różnych architekturach. Tutaj właśnie występują konkretne algorytmy, które już wymieniłem, czyli właśnie uczenie asocjacyjne, uczenie ze wzmocnieniem, uczenie hebowskie. Jeżeli ktoś się interesuje sieciami neuronowymi i w szczególności takimi bardziej nienadzorowanymi sposobami uczenia, to właśnie te metody tam występują. Wnioskowanie, dedukcja, indukcja i abdukcja. Wiemy, jak wiele różnych algorytmów rodem z logiki
występuje tutaj w tych różnych sposobach wnioskowania. All cognitive architectures are concerned with practical reasoning, whose end goal is to find the next best action and perform it. No tak, no to jest cel działania agenta, także w tym sensie to wnioskowanie czy rozumowanie jest nacelowane na to, żeby agent jak najskuteczniej działał. Model BDI, jeżeli ktoś słyszał, to wie, dosyć łatwo jest słyszeć o tym modelu, bo jest dosyć popularny. Belief, desire, intention, czyli przekonania, oczekiwania, czy pragnienia i intencje. Ten model sprawdza się w prostych zadaniach robotycznych i nawet uważa się, że do pewnego stopnia odpowiada jakimś takim prymitywnym modelom zachowania człowieka. Metacognition, czyli właśnie te refleksje takiej architektury kognitywnej, intuitively defined as thinking about thinking, is a set of abilities that introspectively monitor internal processes and reason about them. To jest niesamowicie potężna zdolność, bo to jest właśnie to sprzężenie zwrotne, którego brakuje w większości systemów sztucznej inteligencji, żeby one obserwowały same siebie i potrafiły same siebie modyfikować. To może być ten moment właśnie a propos tego singularity, czy tej osobliwości sztucznej inteligencji, że zbyt słabe są te zdolności grzebania samemu w sobie. Na przykład sztuczna inteligencja stwierdza, że nie wychodzi jej uczenie się, więc próbuje czegoś innego i dalej podejmuje próby interakcji z otoczeniem. Widzicie, jak to niebezpiecznie brzmi? There has been a growing interest in developing metacognition for artificial agents, both due to its essential role in human experience and practical necessity for identifying, explaining and correcting erroneous decisions. Czyli no właśnie, obserwuję siebie, widzę, że nie wychodzi mi to, co robię, pytam się, dlaczego to mi nie wychodzi, jakie moduły samego siebie czy tego procesu wnioskowania, myślenia, percepcji, wyboru akcji powinienem zmienić i potem próbuję coś innego. No i przykłady takich mechanizmów: self-observation, self-analysis and self-regulation. Nawet nie napoczynam wątku kreatywności, to na tych corocznych filmach sztuczno-inteligentnych na ten temat więcej mówię. Jeżeli chodzi o przykłady praktycznych zastosowań tych systemów, to autorzy w tym momencie dosyć ogólnie piszą, że zidentyfikowali 10 obszarów. Human performance modeling, czyli wszędzie tam, gdzie potrzeba jest zbudować sztuczny model człowieka, na przykład po to, żeby ich symulować, żeby symulować sztucznych ludzi i zobaczyć na przykład tam w tłumie czy w jakimś środowisku, jak oni się sprawdzą. Gry, układanki, robotyka, eksperymenty psychologiczne, czyli znowuż w tę stronę odzwierciedlania, jak człowiek by się zachował, przetwarzanie języka naturalnego, human robot and human computer interaction. No to niewątpliwie dużo by zyskało. Aczkolwiek to aż troszkę można się przestraszyć, jak sobie wyobrazimy, że ten robot czy ten agent, z którymi dokonujemy interakcji, on właśnie już jest na przykład nierozróżnialny od człowieka, czyli ma własne emocje, odbiera nasze emocje. Z jednej strony to takie jest super fajne, a z drugiej strony to właśnie pokazuje, że z każdym takim krokiem ludzkość traci na znaczeniu, tak? Bo przestaje być unikatowa. Computer vision, categorization and clustering and virtual agents. No, czyli wszystko tak mniej więcej obraca się wokół wspólnych tematów. Jeżeli rzeczywiście stworzymy takie systemy kognitywne, takie kompletne systemy, które mają te wszystkie moduły, które ładnie ze sobą współdziałają, no to zwróćcie uwagę, że mówienie o zastosowaniach traci sens, no bo to będzie taka prawie ogólna albo ogólna sztuczna inteligencja, więc to by tak troszkę jakby mówić, jakie są zastosowania człowieka, tak? Czy jakie są zastosowania takiego inteligentnego bytu. On w każdej dziedzinie nauczy się tego, czego trzeba i dziedziny w tym momencie przestaną już się różnić tak bardzo. Tak jak w tej chwili mamy dedykowany system do jeżdżenia autonomicznym samochodem i on nie da się użyć na przykład do sterowania przedsiębiorstwem i vice versa, tak? Albo do planowania jakichś tam decyzji giełdowych. No ale w momencie, kiedy będziemy mieli właśnie takiego uniwersalnego ucznia, który wszystkiego się nauczy i nie trzeba będzie wkładać tej takiej pracy interfejs wejścia-wyjścia, bo on się zaadaptuje do każdych danych wejściowych i wyjściowych właśnie poprzez takie pytanie, to będziemy potrzebowali tylko nauczycieli po prostu. I ci nauczyciele, jak już nauczą taki system, no to już ten system będzie nauczony i zgodnie z tym, co nam zawsze oferuje informatyka, jeden taki system załatwi cały świat, to znaczy w konkretnym zastosowaniu, no a prawdopodobnie każdy będzie mógł sobie takiego ucznia sam nauczyć i wyuczyć.
Nawet w tej chwili mamy przecież jakieś takie bardzo proste zdolności adaptacyjne w różnych systemach, które nas otaczają, w systemach operacyjnych, w mobilnych różnych urządzeniach, no ale to jest jeszcze takie tyci, tyci, tyci. Nie? I widać też, że takie uczenie zajmuje najczęściej dużo czasu, więc pewnie takie jakieś crowdsourcingowe uczenie się tutaj będzie sensowne, czyli żeby na przykład 1000 ludzi uczyło takiego jednego agenta, bo jemu to tam, jego może nawet 1 000 000 ludzi uczyć, a jeżeli jeden człowiek miałby go uczyć, to by życia nie starczyło, także on będzie po prostu musiał szybciej pochłonąć doświadczenie. Albo będzie oglądał filmiki na YouTubie i się z tego nauczy, na przykład o kotach. Bardzo dużo. No i tutaj jak widać potem każde to zastosowanie jest bardziej szczegółowo rozpisane. Wirtualni agenci, jak widać tutaj zaznaczyłem to dlatego, że jest mowa o military domain i że w tych zastosowaniach militarnych symulacje modelują zachowanie żołnierzy w niebezpiecznych sytuacjach bez ryzykowania ich życia. No i jakieś takie przykłady, suicide bomber scenario i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, te wojny to chyba już w ogóle tracą wtedy sens, jak mamy tak dużo sztucznych agentów. Ja jestem bardzo przeciwny i jeszcze na wykładzie o teorii gier powiem więcej a propos wojen i wyścigów zbrojeń. No w każdym razie zaznaczyłem to właśnie dlatego, że jeżeli ludzie, którzy mają obsesję walczenia, wejdą w posiadanie, a oczywiście wejdą w posiadanie, niektórzy nawet uważają, że oni pierwsi będą to wykorzystywali, wejdą w posiadanie takich systemów, no to zrobi się trochę niefajnie, szczególnie poprzez właśnie tą ich obsesję walki. To znaczy ludzi, a nie systemów. Ale wiadomo, że systemy uczą się od ludzi. No to mamy za sobą krótki przegląd tegoż artykułu, prześlizgnięcie się po wybranych punktach. Jak widzicie, bardzo mało tam wybrałem do omówienia tych żółtych fragmentów. No i mam nadzieję, że macie teraz takie pojęcie, na czym polega architektura poznawcza, jak to się wiąże z ogólną sztuczną inteligencją, czego nam brakuje w tej wąskiej sztucznej inteligencji, czy rzeczywiście to, że będziemy mieli sieć neuronową, do której wrzucamy wszystko, doprowadzi nas do tego celu, który chcemy lub nie chcemy, w każdym razie tej ogólnej sztucznej inteligencji i systemu, który może konkurować z człowiekiem, jeżeli chodzi o tą elastyczność, plastyczność, obserwowanie samego siebie. Raczej nie ma szans na to, żeby taki system powstał w wyniku jakiejś takiej ślepej optymalizacji wszystkiego naraz, na przykład jakiegoś takiego procesu ewolucyjnego. Oczywiście kiedyś tak, ale no nie w najbliższym dziesięcioleciu, więc na pewno będzie potrzebne ręczne grzebanie i konstruowanie tych modułów, właśnie łączenie ich interakcji w odpowiedni sposób, no i pewnie prędzej czy później doprowadzi nas to do tego, do czego chcemy lub nie chcemy, tego jeszcze nie wiadomo, jakie będą konsekwencje. Ale myślę, że to ten przegląd wam mniej więcej tak zarysował, jak ludzie podchodzą, jak starają się rozwiązać ten jeden z najtrudniejszych problemów sztucznej inteligencji i pierwotny problem sztucznej inteligencji. Pozdrawiam.